Sowieckie inwestycje. Witam Was tutaj, cześć i czem, Avizjonosz. I zapraszam Was już teraz na kolejny materiał z mazowieckich inwestycji, a znajdujemy się bezpośrednio nad przystankiem kolejowym Kobyłka Osów, który się znajduje oczywiście w Kobyłce. Co mogę powiedzieć ciekawego na temat tej inwestycji, to jest to, iż faktycznie tutaj powstaje nowy wiadukt. Jak widzicie, tam dalej jest już on widoczny, ale to nie jest tylko i wyłącznie dobra nowina dla mieszkańców okolicy, bo oczywiście wiadomo, wszyscy będą szczęśliwi, nie będzie szlabanów, nie będzie dogatek, będzie bezpośredni przejazd, nie będzie po prostu kontaktu w linii torowej między pociągiem a samochodami, ale niestety ruch przeniesie się trochę w inne miejsce, ale o tym powiem dokładnie trochę później w tym materiale, jak będziemy dokładnie oglądać, na jaki będzie mieć przebieg ta cała trasa, ale może pokrótce, co tu właściwie jest realizowane. Jak widzicie, przed nami znajduje się wiadukt drogowy, który będzie mieć po dwa pasy, znaczy będzie mieć dwa pasy jezdni, łącznie szerokości 7 metrów, czyli 3,5 metra w każdym kierunku, czyli jeden pas w każdym kierunku. Dalej będą drogi rowerowe oraz chodnik po drugiej stronie. Tak to będzie połączone. Po dwóch stronach ze zjazdu z nowego wiaduktu będą ronda. Jedno rondo jest tutaj bezpośrednio na tej ulicy Józefa Poniatowskiego, dzięki czemu będzie możliwość bezpośredniego wjazdu na nowy wiadukt zamiast w kierunku starego przejazdu kolejowego, który oczywiście jest zlikwidowany bezpośrednio po realizacji całości. Co do samych prac budowlanych, które tutaj możemy zaobserwować, to jest to, iż faktycznie nasyp w większości jest już gotowy. Sama konstrukcja i płyta nowego wiaduktu również jest już zamontowana, przynajmniej ta część dolna. Teraz trwają prace wykończeniowe, jak i również mała architektura, ale to będzie dopiero po pracach wykończeniowych. Sam nasyp, jak widzicie właśnie w tym miejscu, jest całkiem dobrze. Oczywiście musi być jeszcze trochę to wyżej wszystko postawione, dzięki czemu będzie łagodny i dobry wjazd na wiadukt, bo aktualnie to jest całkowicie nie do zrealizowania. No i tu jest oczywiście po drugiej stronie, po stronie północnej, zjazd w kierunku drugiego ronda, gdzie drugie rondo będzie mieć trochę więcej rozjazdu, bo będzie miało aż 4 rozjazdy i będzie tutaj zjazd w kierunku ulicy Napoleona czy w kierunku ulicy Legionów Polskich. Również będzie wjazd w stronę zachodnią, z tym, że tutaj ja Wam nie powiem wprost, gdzie ta droga będzie prowadzić, bo po prostu słyszałem, że miał być zjazd w kierunku S8, czyli tutaj jakbyśmy skręcili w lewo z tego zjazdu, to byłby dojazd do S8, wiem tyle, że coś tam się zatrzymało i na razie to nie jest realizowane, ale pewnie to się zmieni i ta droga faktycznie będzie podpięta, aby wyprowadzić ruch z tego, co tu faktycznie się stanie. Bo zwróćcie uwagę, że owszem, to rondo i cały ten wiadukt znajdują się w lesie i wszyscy są zadowoleni, nowe drogi rowerowe, chodniki, przejścia, przejazdy i zero kolizji z pociągiem. Ale tu się zaczyna problem, bo w kierunku dojazdu do ulicy Napoleona, gdzie dalej, gdzie poprzednio i aktualnie będzie prowadzony ruch tranzytowy, jeżeli chodzi o przejazd przez te okolice, wjeżdża w ulicę Jakuba Jasińskiego, właśnie tędy. I tu jest ten problem. Zwróćcie uwagę, jaka jest tu okolica. To jest okolica domków jednorodzinnych i ogólnie domków. I w tak gęstej zabudowie prowadzenie ruchu tranzytowego tiry i inne pojazdy nie powinny mieć miejsca. Wyprowadźcie mnie z błędu. Czy tiry mogą w ogóle tutaj wyjeżdżać w tego typu rejony? Ja wiem, tak to jest z tym, czy oni mogą, czy nie, a co robią tak naprawdę. Ale po pierwsze, czy oni tu będą w ogóle mogli wjechać, a po drugie, czy oni w ogóle się wykręcą na tym zakręcie w ulicy Napoleona. Ja tutaj odpowiadam na te właśnie informacje o tym, że wjeżdżają bezpośrednio w domki z waszych komentarzy, które czytałem z poprzedniego filmu na temat tej inwestycji. Faktycznie powiedzieliście mi, że wszystko ładnie, fajnie i tak dalej, tylko problem jest nie w tym, że to jest realizowane, tylko w tym, że to jest realizowane nie w starym ciągu, tylko w nowym ciągu, przez co faktycznie tranzyt będzie prowadzony przez osiedle domków jednorodzinnych. I faktycznie z wami się zgadzam, tak nie powinno to być poprowadzone. Z tego, co słyszałem, nawet część z was miała tam jakieś informacje, że mogło to być zrealizowane w starym ciągu, z tym, że to byłoby trochę trudniejsze i pewnie droższe, ponieważ faktycznie tam jest mniej miejsca. Czemu jest to poprowadzone tutaj? Tego nie powiem. Na pewno chodziło o pieniądze, że jest taniej. No i o to, że jest możliwość tutaj poprowadzenia tranzytu w kierunku S8, co faktycznie
Z punktu logistycznego byłoby o wiele lepszym rozwiązaniem, bo dzięki temu byłby wjazd bezpośrednio w dobry dojazd do obwodnicy warszawskiej, przejazd i wyjazd właściwy z Kobyłki, z tym, że ulica Napoleona, która jest jednak główną ulicą do centrum Kobyłki, cały czas dojazd do niej byłby prowadzony właśnie przez te osiedle domków. Tutaj patrząc dalej, jak jeszcze lecimy, zwróćcie uwagę, że tutaj dosyć dużo nowych chodników się pojawi i dojazd właśnie tą ulicą, z tym, że ona na razie się kończy ślepo, więc tu jeszcze nie uświadczymy żadnych nowych bajerów i też tutaj jest poprowadzona ta droga dowodowa, co jest dobrą nowiną, bo może dzięki temu faktycznie będzie doprowadzona droga dowodowa jakoś do trasy S8, a wzdłuż S8 jest faktycznie droga dowodowa dalej już bezpośrednio do Warszawy, więc to byłaby duża zaleta. Faktycznie przyznaję, że taki dobry dojazd dowodowy byłby czymś, czego tu aktualnie aż tak dobrego nie ma, chociaż oczywiście się znajduje w okolicy. Wracając do tej inwestycji jeszcze, co mogę powiedzieć, to na temat aktualnego zaawansowania prac. W teorii sam wiadukt ma być zakończony z realizacjami w połowie tego roku. PKP jednak zaznacza, że to jest ogólnie ten rok. Na OpenStreetMap mogę zobaczyć, że to faktycznie jest napisane drugi kwartał 2023. A same zaawansowanie prac, jak widzicie, no tutaj tak, przy nasypie nie widzimy zupełnie jeszcze jezdni, ale w pół roku to jest całkowicie do zrealizowania, żeby to wszystko tutaj było widoczne. Więc ja powiem Wam, że termin w wakacje 2023 jest jak najbardziej realny, jeżeli chodzi o tę inwestycję, bo najważniejszy i najtrudniejszy element, który był do zrealizowania, czyli wiadukt nad linią kolejową, która cały czas była użytkowana, został już zrealizowany, który właśnie tutaj widzimy. Też widać doskonale, jak duży i szeroki jest tutaj ciąg pieszo-rowerowy, który będzie się tutaj znajdować i to dobrze, bo na spokojnie rowerzyści będą mogli wymijać pieszych w tymże miejscu. Dalej, jak widzicie, tutaj zjazd już całkiem ładnie i masywnie tutaj się wygląda. Też oczywiście jakiekolwiek drogi dojazdowe w okolicy zostaną tutaj zapewnione, ale aktualnie tego jeszcze nie możemy oświadczyć i zapisywać. Też to rondo tutaj z ulicą Józefa Poniatowskiego, tutaj się znajduje w tym miejscu. Aktualnie jest na pewno bardzo dużym utrudnieniem, jeżeli chodzi o ruch w tym miejscu, bo odbywa się on tam po prostu wahadłowo. Tutaj zwróćcie uwagę, jak wygląda nowy wiadukt. Faktycznie oczywiście całkowicie teraz jest barierki tymczasowe, ale naprawdę całkiem ładnie wygląda. W sensie wiadomo, to nie jest most pylonowy jak w Piastowie i Pruszkowie, ale bym powiedział, że to jest dobry, skromny wiadukt właśnie, jaki powinien być w lesie, bez jakichś nie wiadomo jakich bajerów, ale który po prostu będzie spełniać swoją funkcję i jest pozostawione oczywiście miejsce w teorii na dodatkowe drogi na dole, gdyby były potrzebne drogi dowodowe, czy ewentualnie rozbudowa sieci kolejowej, w co akurat wątpię, by tutaj faktycznie pojawiły się jeszcze jakieś kolejne tory. To mniej więcej byłoby na tyle z tego materiału. Jeśli taki film Wam się podobał, to zostawcie łapkę w górę. Jeśli chcecie zobaczyć więcej takich materiałów, kliknijcie subskrybuj i ten dziwny dzwoneczek. Kolejny film z tej inwestycji, jak zawsze i jak zazwyczaj, za 2 miesiące, bo mazowieckie inwestycje wszystkie się pojawiają co 2 miesiące, no chyba, że mamy jakieś problemy i już nie wiem jak nagrać w niektórych, jak na przykład wukatka, która czeka. Wiem, piszecie mi, żeby w końcu się pojawiły wukatki, ale wiecie, jeżeli jakaś inwestycja wypada z mojej ramówki podstawowej, to dlatego, że albo już nie miałem czasu, co faktycznie się zgadza, i byłem też chory. A chyba co najważniejsze się mimo wszystko zgadza, to jest to, iż warunki tam nagrywania są niewspółmierne do liczby, które oglądają te filmy, więc dlatego też to wypadło, ale spokojnie, mam nadzieję, że w tym miesiącu uda mi się w końcu trafić i zobaczyć, jak tam wukatka sobie radzi z budową drugiego toru. Ale to było tyle i do zobaczenia wkrótce w kolejnych materiałach na moim kanale. Cześć!